Proszę bardzo, to jest majestat sam w sobie. Piękno. Oj, oj, nie wygląda teraz majestatycznie. Przechrał się. A ty wyglądasz zawsze majestatycznie? Oczywiście. Siemka. Nadal będę kluską. Tego nic nie zmieni. Nargona za mnie być. To mnie tak ulizałeś dzisiaj trochę. Hejka. Siema. Idziemy dzisiaj na szpiglas. Tak, idziemy pierw do Morski Koka, potem będziemy schodzić do Piątki, ale zobaczymy, czy zejdziemy do Piątki. Zobaczymy, tak, jak nam się będzie chciało. Taki jest plan. Zobaczymy, jak czasowo to wyjdzie. Wyszliśmy o 5:00, jest piękna pogoda, już jest ciepło. Tak. Będzie chyba gorąco fest. Mamy taką nadzieję. Ale jest kremik. To jest najważniejsze. Startujemy z Palenicy Białczańskiej, dobrze znaną wszystkim trasą do Morskiego Oka. Nie powinna ona sprawiać żadnego problemu. No chyba, że akurat nie ubierzemy raków na jej nieasfaltowych fragmentach. Nie wyśmiewaj się. Cieszę się, że ty masz raczki. Ale po co to nosisz, Monika? Ja czekam, aż będzie potrzebny cięższy sprzęt, po prostu. Ale dobrze, że to jest toporusz. Wszyscy próbują tak jak ty, bo tam jest wyślizgane już. A wiesz, co jest najlepsze? Że za każdym razem sobie mówię, wezmę te sztoraczki. Ty tak mówisz, bo zawsze mi mówisz, nie wiesz. Jak się pakujemy, ale jak jest taka sytuacja, to się mówisz, że wezmę. Docieramy do schroniska nad Morskim Okiem. Składa się ono z dwóch części. Nowego i starego schroniska, które inaczej nazywamy wozownią. Jest ona najstarszym funkcjonującym schroniskiem w polskich Tatrach. Z Morskiego Oka w stronę Szpiglasowego Wierchu możemy ruszyć dwoma wariantami. Kierując się mniej więcej szlakiem letnim lub przechodząc po tafli jeziora, a później w górę żlebem. Ta cyprostrada. Cyprostradą określa się żółty szlak z Morskiego Oka na Szpiglasową Przełęcz. Nazwa pochodzi od słowa cepr, które w gwarze góralskiej oznacza nizinnego turystę w Tatrach. Trasa ta początkowo miała prowadzić aż do Kasprowego Wierchu, ale budowę przerwano ze względu na protesty czechosłowackich władz. Ale nam pięknie wychodzi słońce, co? No. Kurczę, ale jest pogoda. Pięknie. Idealna. Jesteśmy na rozdrożu i do tego momentu można dojść normalnie, tak jak my. Powiedzmy, że szlakiem. Usiepło mi się. Albo można sobie dojść, tak jak to jest udeptane, od Morskiego Oka. No jak kto woli. Trasa zimowa różni się od letniego szlaku. Gdy śnieg stopnieje,
Trasa prowadzi zygzakiem do góry przy niewielkim nachyleniu. Natomiast zimą, z uwagi na to, że jest to obszar, który jest mocno zagrożony lawinowo, tworzenie takich zygzaków byłoby bardzo niebezpieczne. Na szczyt można dotrzeć różnymi wariantami, ale generalnie trasa wygląda tak. Najpierw trawersujemy dookoła stawu, następnie pniemy się mocno do góry, już na przełęcz. Jak tam, Monika, już się spaliłaś? Patrz, jaki krzywy ten plecak. Nie spaliłam się chyba jeszcze. Smarowałam się 50. A o czole pamiętałaś? Tak. Na pewno? Tam. Pamiętam. Jesteś pewna? I nawet ściągnęłam chustkę, żeby nie mieć księżyca. Jak ostatnio. Ostatnio. Hawaje. A jak ci się podoba tamta traska? Padało. No, lato zła. I w deszcz. I w śnieg. Nie no, w deszczu żeśmy wchodziły. Trochę to śniegu za... też tam było chyba. Nie pamiętam. Ale teraz jak jest śnieg, to może będzie trochę lepiej. Ale i tak widok stamtąd nie jest super powalający. Nie wiesz, szczególnie, bo nie widziałaś. Jak tu trzeba się wdrapać. Tu trzeba się wdrapać, po czym tutaj się znowu schodzi. To dolinki, dolinki. A potem dopiero trzeba wyjść. Nie polecasz? No nie, nic ciekawego. Teraz to wygląda bardziej zachęcająco, ale mimo wszystko tu jest lepiej. Ale zjechać stamtąd byłoby fajnie. Zjechać by było fajnie, no. A jakiś nieszczęśnik tam idzie chyba. O. Wiecie co? Co? Zgubiłam GoPro. No okay. Tak. W śniegu. Tak właśnie zrobiła. Ale na zrobiła. Szczęście się zorientowałam po jakichś 10 metrach, więc... Ale nie, jeszcze było tak... Marta, spaliłam na Martę, że Marta, ja ci oddałam te GoPro, nie? Ty je masz. Nie, no, nie, ja miałam cichą nadzieję, że nie będę musiała schodzić na dół. A już wdrapałam po prostu ale skos, ty wiedziałaś, po który nas wyprowadziłaś, bo żeśmy poszły nad tą największą górę. Ojej. Grunt się znalazłaś, bo... Nie no, blisko było. I dobrze, że jest niebieskie te GoPro. No nie? No. No to jest przemyślane wszystko. Podczas wędrówki na szczyt z lewej strony góruje nad nami mnich i grań mięguszy. Natomiast nasza prawa strona to zbocze Miedzianego, które oddziela Dolinę Pięciu Stawów i Dolinę Rybiego Potoku.
się zaraz przewróci. Nie mówię o czekanie. A co? O co z przodu? Stupotupa. A ubogie stupotupy. Tak. Studenckie! To są. Leggingsów nie szkoda. Nie szkoda. Ale ja się nie haczę nawet. Dzisiaj. Ja dzisiaj też, no bo nie wspinamy się tak, wiesz. Ale też nie mamy tak szerokich spodni, jak miałyśmy ostatnio. Nie, no daj spokój. Tamte to były dzwony. Dobrze powiedziałaś. Miałyśmy. No już nie mamy. Nie no, są to zszycia, nie? No, trzeba ją uratować. Ten moment to już ostatnia prosta przed przełęczą. Jest to krótki odcinek, ale o dość sporym nachyleniu. Jaki jest plan, Monia? Co dalej? No jedziemy na Szpiglas. Czyli tam? Kawałeczek jeszcze. No stromy, ale kawałeczek jak w porównaniu do tego, co już mamy w nogach. A potem schodzimy do Piątki. To jest tam. Widać tą chatkę Piątki, nie widać, ale to jest tam. I w sumie wygląda to w linii prostej. Bardzo blisko. Fajnie, w górę. Jesteś spalony. No. Tobie trzeba było się lepiej ubrać, jakoś bardziej odsłonić. Jak to Natalka Gasowska powiedziała? Wygolasić. Pozdrawiamy Natalię Gasowską. Z góry, żeby nie było. Ale nie no, pozdrowimy ją jeszcze, jak będziemy jeść kanapki, który nam zrobiła. Przepyszna na pewno. Położyła salami. Ale zrobiła. Matko Święta. Jeszcze zostało jakieś 10 metrów. 2 minuty w pionie. Jesteśmy już na Szpiglasie. Jest pięknie. Mamy takie widoki. Po prostu prima Bajka. Sort. Prima sort. I tak sobie można jeść śniadanko od Natalki. Jak się stoi, to wieje. Jak się siedzi, jak w kurniku, siedzimy jak kury na grządce, to nie wieje w ogóle. To jest idealnie. Tak, idealnie. Mamy kanapki, które nam zrobiła Natalka. N. Gasowska. Nie mylić z Gąsowska. Tak, i włożyła tu salami, ale włożyła w to też serce. Kochamy cię na to. Dzisiaj mamy edycję specjalną pozdrowień. Tak. I podziękowań. Dawidek nam kazał zjeść na szczycie. Dzięki, Dave. A, i weszliśmy. Nie wiem, jak ostatnio. Thank you.
majestat sam sobie. Piękno. Oj, oj, nie wygląda teraz majestatycznie. Schrał się. A ty wyglądasz zawsze majestatycznie? Oczywiście. Z Przełęczy ruszamy w dół, do Doliny Pięciu Stawów. W zimowych warunkach łańcuchy nie stanowią ułatwień, bo śnieg tworzy wygodną i przyjemną ścieżkę. Dalej zejście jest nieco bardziej strome, ale mimo wszystko przyjazne. Zwłaszcza jeśli jest dużo puchu. Fajnie się schodziło? Pięknie jak po poduszce. Chyba to było najlepsze zejście ever. No. I najszybsze. Moniczko! Ty mnie nagrywałaś? Nie. Moniczka przed chwilą powiedziała, że nie lubi, jak się do niej mówi Moniczka. I jak oceniasz wybór kierunku trasy? Piękna trasa. Ale powiedz dobrze, i Marta to. No, pierwszy raz jako przewodnik sprawdziła się w tej roli. Chodzimy już trochę. Czekaj, zatrzymaj się, bo musisz to powtórzyć. Chodzimy już trochę, ale dzisiaj Marta się sprawdziła w roli przewodnika, bo wybrała w idealnym kierunku naszą trasę. No! W idealnym kierunku i z idealnym oświetleniem i w idealnej porze. Nic to dać, nic ująć, po prostu. Czuję się lekko dziwnie. Po czym idziemy, Moniko? Po jednym ze stawów. Pięciu polskich. Zgadza się. Ale ja też się czuję trochę dziwnie. Zwłaszcza, że to jest. Ale... Mam wrażenie, że zaraz się dzieje. A ty jeszcze tak nie lubisz wody. Jak ja bym wpadła pod takie coś, to od razu mnie nie ma, bo się uduszę. Ze strachu, że się uduszę. Super, super śmierć. Dobra. Pyszne. Ze schroniska w Dolinie Pięciu Stawów schodzimy zimowym wariantem, który oznaczony jest tyczkami. Początkowo trasa ma bardzo wredny charakter. Można ją porównać do stoku narciarskiego. Potem łączy się ze szlakiem zielonym, który prowadzi nas aż do wodogrzmotów Mickiewicza. Nagraj ten las, jaki ładny. No jest piękny. Tu już przynajmniej jest normalna droga, nie stop. Dla narciarzy zaawansowanych. To była tragedia, naprawdę. Hejka. Siema. Podsumowanie dzisiejszego szpiglasu od morskiego do piątki. Według nas taka opcja jest najlepsza, dlatego że cały czas szliśmy w słońcu. Jakbyśmy zaczynały od piątki, no to
całą drogę do Szpiglasu idziemy w cieniu. No i to jest takie średnie, a dodatkowo jest już wiosna, to słońce jest coraz mocniejsze. I przy zejściu drogą do Morskiego Oka potrafiłoby tam wszystko się topić, płynąć, no i byłoby to średnio bezpieczne i komfortowe, więc no taka opcja jest według nas najlepsza. Tak, trafiłyśmy dzisiaj na piękne warunki. Mamy taki ostatni dech zimy w Tatrach. I jeszcze się na nią fajnie załapałyśmy, bo spotkałyśmy pana, który mówi, że już na Czerwonych Wierchach nie jest tak przyjemnie, tak, i wszystko bo zaczyna płynie. Się wszystko topić. Ale dzisiaj było jeszcze pięknie. Nie wiemy, jak będzie za parę dni, ale dzisiaj było super. No więc słońce cały czas, bardzo gorąco. Mało miałyśmy tych zimowych wypraw, no ale tak wyszło, w przyszłym roku będzie więcej. No, mamy taką nadzieję przynajmniej. Wszystko?